Jaya Acharyadeva, Jaya Śla Prabhupada. Jest to 14. płyta, 88. ścieżka. Following is a class Jest to on the wykład Srimad Bhagavatam, ze Srimad Bhagavatam, first kanto 1, eighth chapter, rozdział 8, text number 29, tekst 29, given by his dany przez Jego Boską Miłość, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, recorded on nagrany April 21st, 21 kwietnia 1973 roku w Los Angeles. Translation. Wielbiciel, tłumaczenie. O Lord, o Panie, no one can understand your nikt nie może zrozumieć Twoich transcendentalnych rozrywek, which appear to be human, które wyglądają jak ludzkie and so are misleading. I tak źle kierują innych. You have no specific object of favor. Ty nie masz nikogo, kogo darzyłbyś szczególną łaską. Nor do you have any object of envy. Ani nie masz nikogo, kogo byś nienawidził. People only imagine that you are partial. Ludzie jedynie wyobrażają sobie, że jesteś stronniczy. Pan mówi w Bhagavad Gita, Puritranaya sabuna vinashaya cha duskrita. So two purposes. Dwa procesy. When dwa cele. God incarnates, kiedy Bóg inkarnuje, he has got two missions. On ma dwie misje. One mission is jedną misją jest Puritranaya sabuna. And Vinashaya. One mission is to jedną misją jest wyzwolić the faithful, pełnej wiary wielbicieli sadhu. Sadhu means sadhu oznacza saintly person. Święte osoby. Sadhu, sadhu. Ja objaśniałem wiele razy. Sadhu, means sadhu znaczy wielbiciel. Sadhu, does not mean sadhu nie znaczy worldly, honesty or desire. Światowy, uczciwy taki, czy nieuczciwy, moralność, niemoralność. To nie ma nic wspólnego z czynnościami materialnymi. To jest tylko duchowe, sadhu. Ale czasami my tak wskazujemy sadhu, że dobroć materialnej osoby, moralność, ale faktycznie sadhu znaczy, to jest transcendentalna platforma. Ci, którzy są zaangażowani w służbę oddania. Sadhu jest transcendentalny do materialnych cech. Paritranaya znaczy wyzwolić. Teraz jeśli sadhu już jest wyzwolony, on jest na platformie transcendentalnej, wtedy jaka jest potrzeba wyzwalania jego? Takie jest pytanie. Dlatego to słowo jest użyte. Vidambanam. To jest oszałamiające. To jest sprzeczne. To wygląda jak sprzeczność. Jeśli sadhu już jest wyzwolony, transcendentalna pozycja oznacza, on nie jest już dłużej pod kontrolą trzech cech materialnych dobroci, pasji i ignorancji. Ponieważ jest to jasno stwierdzone w Bhagavad Gita. On przekracza cechy materialne. Sadhu, wielbiciel. Wtedy, gdzie jest kwestia wyzwolenia? Wyzwolenie. On nie potrzebuje wyzwolenia. Sadhu. Ale ponieważ on jest bardzo skłonny, aby widzieć Najwyższego Pana tak oko w oko, to jest jego takie wewnętrzne pragnienie. Dlatego Krishna przychodzi. Nie dla wyzwolenia. On już jest wyzwolony. On już jest wyzwolony od materialnych uścisków. Ale żeby jego zadowolić, Krishna jest zawsze, tak jak wielbiciel,
chce zadowolić Pana pod każdym względem. Podobnie, większym od wielbiciela, bardziej niż wielbiciel, Pan chce zadowolić wielbiciela. To jest wymiana miłosnych zajęć. Tak jak u Was, w naszych zwykłych związkach również. Jeśli kogoś kochasz, Ty chcesz zadowolić jego czy ją. Podobnie, ona czy on również chce się odwzajemnić. Jeśli to odwzajemnienie miłosnych zajęć jest w świecie materialnym, jak bardziej zaawansowane jest w świecie duchowym, jest werset, że Sadhu jest moim sercem i jestem również sercem Sadhu. Sadhu zawsze myśli o Krishnie, a Krishna zawsze myśli o swoim wielbicielu, Sadhu. Pojawienie się i odchodzenie Pana w tym materialnym świecie, to nazywa się Chikirshitam. Jakie jest znaczenie słowa Chikirshitam? Rozrywki, rozrywki. To są rozrywki Kryszny, że On przychodzi. Kiedy On przychodzi, oczywiście, On pracuje, coś robi. Praca jest dać ochronę Sadhu i zabić Asadhu. Ale obydwie te czynności są Jego rozrywkami. On nie jest wrogi. On nie może być wrogi, zawistny. Zabijanie demonów, to jest również Jego uczucie. Tak jak czasami my karzemy nasze dzieci, dajemy im bardzo mocnego klapsa. To nie jest, że to jest tak bez miłości. Tam jest miłość. Kiedy Krishna zabija demona, ta czynność nie jest na platformie materialnej takiej zawiści czy takiej złości. Nie. Dlatego jest to wymienione w pismach, że nawet demony, które były zabite przez Pana, one również otrzymały natychmiast wyzwolenie. Rezultat jest ten sam. Tak jak Putana była zabita. Putana chciała zabić Krishnę. Ale kto może zabić Krishnę? To nie jest możliwe. Ona była zabita. Ale ona była zabita. Ale jaki był rezultat? Rezultat był taki, że ona otrzymała pozycję Matki Kryszny. Krishna przyjął ją za swoją matkę. Ona przyszła sutkiem piersi posmarowanym trucizną, że Krishna będzie ssał moją pierś i to dziecko natychmiast umrze. Ale to nie jest możliwe. Ona była zabita. Krishna ssał ten sutek piersi i wyssał również życie. Ale Krishna przyjął tą jasną stronę, że ta kobieta, demonica, ona przyszła zabić mnie, ale tak czy inaczej, ja ssałem jej mleko z piersi, dlatego ona jest moją matką. Ona jest moją matką. Dlatego ona otrzymała pozycję matki. To jest objaśnione w Bhagavatam. Uddhava objaśnił Vidurze, że Krishna jest tak łaskawy, Bóg jest tak łaskawy,
Nawet osoba, która chciała zabić jego trucizną, ona była przyjęta jako matka. Taki łaskawy Bóg, Krishna, że kogo ja mogę czcić innego za wyjątkiem Kryszny? Ten przykład jest dany. Faktycznie, Kryszna nie ma wroga. Tutaj jest powiedziane, Doita znaczy łaska. Nikt nie jest pobłogosławiony. A nikt nie jest jego wrogiem. A kto może być jego wrogiem? Kto może być jego przyjacielem? Przykładowo, my stwarzamy przyjaciół. My oczekujemy jakichś błogosławieństw czy jakichś korzyści od przyjaciela. A wróg oznacza, my oczekujemy jakichś takich złych czynności od wroga. Ale Krishna jest tak doskonały, że nikt nie może zaszkodzić Krishnie, ani nikt nie może dać czegokolwiek Krishnie. Więc gdzie jest potrzeba przyjaciela czy i wroga? Tam nie ma konieczności. Dlatego jest stwierdzone tutaj. On nie potrzebuje niczyjej łaski. On jest kompletny. Ja mogę być bardzo biedny. Oczekuję jakiejś łaski od przyjaciela. Łaski od kogoś. Ale to jest moje oczekiwanie, ponieważ jestem niedoskonały. Ja nie jestem pełen. Ja jestem, mam niedociągnięcia pod tak wieloma względami. Dlatego jestem w potrzebie zawsze. Dlatego ja chcę stworzyć jakiegoś przyjaciela. I podobnie, ja nienawidzę wroga. Krishna, jego bycie najwyższym. Nikt nie może zaszkodzić Krishnie. Ani nikt nie może dać czegokolwiek Krishnie. Dlaczego ofiarowujemy Krishnie tak wiele komfortów? My ubieramy Krishnę, dekorujemy Krishnę, dajemy wspaniałe pożywienie Krishnie. Ideą jest, próbuj zrozumieć ten fakt. Krishna nie potrzebuje twojego wspaniałego ubrania, czy wspaniałego kwiata, czy wspaniałego pożywienia. Krishna tego nie potrzebuje. Ale jeśli dajesz jemu, wtedy ty odnosisz korzyść. To jest łaska Krishny, że on przyjmuje. Przykład jest dany. Tak, jeśli dekorujesz oryginalną osobę, odbicie osoby w lustrze jest również dekorowane. Dlatego my jesteśmy odbiciem. W Biblii również to jest powiedziane. Człowiek jest zrobiony na podobieństwo Boga. Nasze, jak Krishna, jest transcendentalny. On ma dwie ręce, dwie nogi, jedną głowę. Człowiek jest zrobiony na podobieństwo Boga. Znaczy, my jesteśmy odbiciami obrazu Boga. Nie tak, że my stwarzamy, wyobrażamy sobie jakąś formę zgodnie z naszą formą. To jest błąd. Filozofia Mayavadi jest taka. To nazywa się antropomorfizmem.
Oni mówią, że ponieważ absolutna prawda jest bezosobowa, ale ponieważ my jesteśmy osobami, my wyobrażamy sobie, że absolutna prawda jest również osobą. Coś przeciwnego. Ale to nie jest prawdą. My mamy tą osobistą formę jako odbicie Boga. W odbiciu, jeśli oryginalna osoba odnosi korzyść, odbicie również odnosi korzyść. Taka jest filozofia. Odbicie również odnosi korzyść. Więc jeśli dekorujesz Krysznę, ty również stajesz się udekorowany. Jeśli zadowalasz Krysznę, wtedy ty stajesz się zadowolony. Jeśli ofiarowujesz wspaniałe pożywienie Krysznie, wtedy ty jesz je. Możliwie ci, którzy są na zewnątrz świątyni, oni nawet nigdy nie wyobrażali sobie takiego wspaniałego pożywienia. Ale ponieważ to było ofiarowane Krysznie, my mamy możliwość przyjęcia tego. Taka jest filozofia. Próbuj zadowolić Krysznę pod każdym względem. Wtedy ty będziesz zadowolony pod każdym względem. Krishna nie potrzebuje twojej służby, ale on łaskawie przyjmuje. Krishna prosi ciebie, podporządkuj się mi. To nie znaczy, że Krishnie brakuje jednego sługi. Ale jeśli podporządkuje się, wtedy on odniesie korzyść. Krishna może stworzyć miliony sługów przez swoje jedynie przez swoje pragnienia. To nie jest ten punkt. Ale jeśli podporządkuje się Krishnie, ty staniesz się uratowany. Ty zostaniesz uratowany. To jest twoje zajęcie. Krishna mówi, ty cierpisz tutaj. Tak, bez żadnego schronienia. Widzicie, tak wiele ludzi włóczy się po ulicach. Żadnego celu, żadnego życia. My chodzimy po plaży, widzimy tak wiele chłopców, dziewcząt, bez żadnego celu, włóczy się, nie wie co robić, wszyscy oszołomieni, zmieszani. Ale jeśli przyjmiesz schronienie Kryszny, wtedy będziesz wiedział, o, teraz mam schronienie. Nie będzie więcej zmieszania. Nie ma więcej beznadziejności. Możecie zrozumieć to bardzo dobrze. Ja codziennie przyjmuję tak wiele listów, jak oni mają pełną nadzieję w świadomość Kryszny. Krishna przyszedł tutaj, wstąpił, aby zebrać jakieś sługi. To nie jest fakt. Jeśli zgodzimy się, zamiast zostawać sługą Kryszny, my jesteśmy sługą tak wielu rzeczy. Jesteśmy sługami naszych zmysłów i czynności zmysłowych. Faktycznie cały świat służy zmysłom. Sługa zmysłów, Godas. Ale jeśli zaangażujemy zmysły w służbę dla Kryszny, wtedy już nie pozostaniemy sługą zmysłów. My będziemy panem zmysłów.
ponieważ my nie powinniśmy pozwalać naszym zmysłom, żeby były zaangażowane inaczej. Tą siłę powinniśmy mieć. Wtedy będziemy bezpieczni. Tutaj Kunti Devi opisała, że Twoje pojawienie się w tym świecie materialnym nie jest takie, że źle kieruje, czy oszałamia. My myślimy, że Krishna ma jakąś misję, jakiś cel, dlatego on pojawił się. Nie. To są jego rozrywki. To jest rozrywka. To jak czasami urzędnik idzie na inspekcję do więzienia. On nie ma żadnego biznesu, aby iść do więzienia. On otrzymuje raport od tego naczelnika więzienia. A mimo to czasami on idzie. A chcę zobaczyć, jak oni działają. To nazywa się rozrywką. To jest jego wolna wola. Nie, że on został zmuszony prawami więziennymi i musi przyjść do więzienia. Nie w ten sposób. Ale jeśli więźniowie myślą, o, tutaj urzędnik jest również w więzieniu, my jesteśmy równi. Jesteśmy równi. Jestem również urzędnikiem. Drań myśli w ten sposób, ponieważ Krishna przyszedł, wstąpił, awatara, dlatego ja jestem również awatara. To draństwo tak się dzieje. Tutaj jest powiedziane. Nikt nie wie, jaki jest cel Twojego pojawienia się i odchodzenia. Nikt nie wie. To jest oszałamiające. Nikt nie może zrozumieć, jaki jest prawdziwy cel. Prawdziwym celem jest jego wolna wola. Pójdę i zobaczę. On nie potrzebuje przyjść, aby zabijać demony. Jest tak wiele agentów. Nawet jeśli jest silny wiatr, tysiące demonów mogą być zabite w chwilę. Krishna nie potrzebuje przychodzić, aby zabijać demony. I on nie potrzebuje również przychodzić, aby dawać ochronę wielbicielom. Przez jedynie jego wolę wszystko tam jest. Ale on cieszy się rozrywkami. Pójdę i zobaczę. Czasami on chce walczyć, ponieważ duch walki jest również w Krysznie. Inaczej, skąd my to mamy? Ponieważ jesteśmy integralnymi cząstkami Kryszny. Wszystkie cechy Kryszny w niewielkiej ilości, one są w nas. Jesteśmy próbkami Kryszny. Ale skąd otrzymaliśmy tego ducha walki? Duch walki jest w Krysznie. Dlatego tak czasami wielka osoba czy król angażują się w jakieś zapasy, walkę. A oni angażują jakiegoś zapaśnika w walkę. Oni bawią się, zapaśnik walczy z królem. Ale on nie jest wrogiem. On daje przyjemność królowi, walcząc. Mocując się. Podobnie, kiedy Krishna chce walczyć, kto będzie z nim walczył? Niektórzy z jego wielbicieli, wielcy wielbicieli będą walczyć z nim. Niezwykli. To jak król, jeśli on chce praktykować zapasy,
Niektórzy wzniośli wojownicy, zapaśnicy będą zaangażowani. Podobnie, to jest również służba, ponieważ Kryszna chce walczyć. Dlatego niektórzy z jego wielbicieli przychodzą i stają się jego wrogami. Tak jak Jaya Vijaya. Ten Hiranyakashipu i Hiranyaksha. Czy myślicie, że oni są zwykłymi żywymi istotami? Ten Nishimhadad, Bóg osobiście przyszedł zabić jego. Czy myślisz, oni są zwykli? Nie, oni nie są zwykli. Oni są wielbicielami. Ale Kryszna chciał walczyć. No, w świecie Vaikuntha tam nie ma możliwości walki, ponieważ wszędzie tam każdy jest zaangażowany w służbę dla Kryszny. Z kim on będzie walczył? Dlatego on wysyła jakichś wielbicieli w nastroju wroga i Kryszna przychodzi tutaj, aby walczył z nim. W tym samym czasie, aby nauczyć nas, że zostanie wrogiem Kryszny, nie ma z tego wielkiej korzyści. Lepiej zostać przyjacielem. To będzie korzystne. Dlatego jest powiedziane, nikt nie wie, jaki jest cel Twojego pojawienia się i odchodzenia. Ty jesteś w tym świecie tak jak zwykła ludzka istota. To jest oszołamiające. Dlatego zwykła osoba nie może wierzyć, jak Bóg może zostać tak jak zwykła osoba. Krishna bawi się. Chociaż on nie gra rolę zwykłej osoby. On gra rolę jak Bóg. Kiedykolwiek jest potrzeba. Tak jak on poślubił 16 tysięcy żon. Kiedy on poślubił, on był jeden. I 16 tysięcy dziewcząt podporządkowały się Krysznie. Teraz jesteśmy porwane. Jeśli wrócimy do domu, nikt nas nie poślubi. To jest ścisły wedyjski system. Jeśli niezamężna dziewczyna wychodzi z domu, nawet na jedną noc, nikt jej nie poślubi. Nadal to się tak dzieje w Indiach. Nikt jej nie poślubi. To jest stary system. Wszystkie 16 tysięcy dziewcząt, które były porwane przez Bhaumasurę, one modliły się do Kryszny i Kryszna przybył, zabił Bhaumasurę, wyzwolił wszystkie dziewczęta. Kiedy Kryszna poprosił je, teraz możecie bezpiecznie wracać do domu swojego ojca, one odpowiedziały. Panie, jeśli wrócimy do domu naszego ojca, co będzie naszą takim tym zwycięstwem? Nikt nas nie poślubi. Ponieważ ta osoba, ten Rakshasa, porwał nas. Wtedy co chcecie? My chcemy, że zostań naszym mężem. Krishna jest tak łaskawy. Tak, natychmiast jesteście przyjęty. To jest Krishna. Teraz, kiedy one były tak w domu, nie, że 16 tysięcy żon czekało na 16 tysięcy nocy, aby spotkać Krysznę. Krishna ekspandował osobiście 16 tysięcy form.
i zbudował 16 tysięcy pałaców i całego wyposażenia w każdym pałacu. Opis jest, to jest Bhagavan. Ci dranie, oni nie mogą zrozumieć. Oni krytykują Krysznę, że on był bardzo pożądliwy, poślubił 16 tysięcy żon. A nawet jeśli jest pożądliwy, on jest nieograniczenie pożądliwy. Ponieważ on jest nieograniczony. Dlaczego 16 tysięcy? Jeśli on by poślubił 16 milionów żon, nadal to jest niedoskonałe. To jest Kryszna. Dla Kryszny tam nie ma takiej rzeczy, że możesz oskarżyć Krysznę, że jest pożądliwy, zmysłowy. Nie. On pokazał łaskę dla wszystkich swoich wielbicieli. Jest tak wiele wielbicieli Kryszny. Niektórzy wielbiciele proszą Krysznę, zostań naszym mężem. Niektórzy wielbiciele proszą Krysznę, zostań przyjacielem. Niektórzy wielbiciele proszą Krysznę, zostań synem. Niektórzy wielbiciele proszą, zostań przyjacielem. W ten sposób miliony, tryliony wielbicieli jest tam w całym wszechświecie. I Kryszna musi zadowolić ich wszystkich. On nie potrzebuje żadnej pomocy od wielbicieli. Ale jak wielbiciele pragną, te 16 tysięcy wielbicieli chciało Krysznę jako swojego męża. Krishna zgodził się. I to jest to jak zwykła osoba. Ale jak Bóg, on ekspandował osobiście w 16 tysięcy form. Narada przyszedł zobaczyć. Krishna poślubił 16 tysięcy żon. Jak miał związki z nimi? Chcę zobaczyć. Kiedy przybył tutaj, on zobaczył, w 16 tysiącach pałacach Krishna działał inaczej. Gdzieś rozmawiał ze swoją żoną, gdzieś bawił się z dziećmi, gdzieś przeprowadzał ceremonię małżeńską swoich synów i córek. Tak wiele, 16 tysięcy sposobów on jest zaangażowany. To jest Krishna. Krishna, chociaż tak on bawił się jak zwykłe dziecko. Ale kiedy matka Yashoda chciała zobaczyć, aby otworzył swoje usta, czy on jadł ziemię, on pokazał w swoich ustach wszystkie wszechświaty. To jest Krishna. Chociaż on bawi się jak zwykłe dziecko, zwykła ludzka istota, ale kiedy jest potrzeba, on pokazuje swoją boską naturę. To jak Arjuna. On jechał w powozie. Ale kiedy Arjuna chciał zobaczyć jego formę kosmiczną, natychmiast pokazał jemu tysiące i miliony głów i broni. To jest Krishna. Inaczej, Krishna nie ma wroga, Krishna nie ma przyjaciela. On jest kompletnie niezależny. On nie zależy od wroga, ale on bawi się, gra taką rolę dla korzyści tak zwanego przyjaciela czy tak zwanego wroga. On jest Krishna. To jest absolutna natura Kryszny. Kiedy Kryszna sprzyja, czy jako wróg, czy jako przyjaciel, rezultat jest ten sam. Kiedy Kryszna obdarza łaską, czy to jako wróg, czy jako przyjaciel, rezultat jest ten sam. Dlatego Kryszna jest absolutny. Dziękuję Wam bardzo. Jaya Śla Prabhupada, Jaya Acharya Deva.